przyjechał. O! Jula, za dziadkiem siadaj. Daj, jemu, daj starter włączyć, Bogdan. Co? Daj dla wnuka starter włączyć. Tomek, o tu naciśnij, odpalimy motor. No, odpalaj. Mocno. Mocno, Tomek. O, Tomek, dobra. Idzie. Tu zaczyna się Zjednoczona Europa. No. Co się dzieje? O, chyba ten chłopaczek pojechał, nie? No coś tam zwykle, to może i on. Tak. A, szkoda, że pod słońce tutaj. Ale fajny widok, nie? No. Tu gdzieś widać meczet chyba, stąd. Bruksela 1580. Rzym 2070. Aha, to...
Kubeczek jakiś. Co chciałeś pokazać, że jaki suprasz? No. Tutaj ten carski słup. O. 1807 rok. Zaraz podejdziemy. Tam, o, dobra. To jest, widzisz? Tam, o, zobacz, co to. Te no metalowe, co? No. Zaraz podejdziemy. Tam? Nie byłem tu nigdy. I wiecie, z którego to roku? Z 1807. No, po traktacie w Tylży tu wyznaczyli granicę między Prusami a Carsko-Rosją. A i zobacz, i tu jest carski nawet orzełek. Aha, prawda? I jak on tu się uchował? No. Szmatka, nikt nie chciał go ukraść, zobacz. No. Ty, może on tak głęboko wkopany? Ale z drugiej strony komu to przeszkadza? Toż to jest żywa historia, no. Tak? Ale na złom dobrze dla takich o motocyklistów jak my, no. Przyjechać i się popatrzeć. Ty, malutka ta Supra się tutaj jeszcze, nie? A kajaczkiem to pewnie można przepłynąć. Ty, nawet nie wiem, nie patrzałem nigdy. To jest nawet prosty, co? Kajaczkiem to można spłynąć.